Witam wszystkich, z tej strony Jacek. Dziś otworzę sobie kolejny, czwarty już, mój ostatni box, obecnie ostatni, FIFA Score 2022-2023. Po otworzeniu wcześniejszych trzech nie udało się trafić autografu. Ja poluję głównie na autograf. Oczywiście niskie limity też mile widziane. W poprzednim boksie, który otwierałem na filmiku, trafiłem kartę Intergalactic Martina Odegaarda między innymi. A poza tym trzy limitki, nie jakieś rewelacyjne, ale zawsze limitki. Dobra, jedziemy z tym boksikiem. Może się w końcu uda trafić autograf. Ciężej trafić autograf niż kartę Intergalactic póki co. Pierwszy saszet. Dobra, ja już może bazówki to będę przeskakiwał. Skupię się na ostatniej karcie. W tym wypadku jest to karta Breakthrough Ansu Fati. Nie mam takiej. Droga saszeta. To jakiś insert też będzie. Przejrzę tylko, czy coś nie ma, jakieś niespodzianki. Insert. Score Team. Sandro Tonali. AC Milan. Prawdopodobnie moja powtórka. O ile dobrze kojarzę. A raczej kojarzę. Tu jest coś odwróconego. Tu będzie właśnie coś, limit lub jakiś paralel. Zaraz zobaczymy. To jest karta brąz. To jest Marcelo Brozowicz. Numer 50 na 55. Czyli pierwszy limit już wykryty. Zostały dwa limity i 5 kart Silver Swirl. Ewentualnie bonusy. Dobra. Tu będzie Silver Swirl Team Wea. Nienumerowany. Te Silvery starzają się do 25 w wersjach. Mam takie dwie tego typu. Tu jest Hot Rookie jakiś, ale odwrócony tyłem. Coś podejrzane. Coś podejrzane. Może tak, a może nie. Kto to wie? Hot Rookie. Czyżby to był Gold? Gold. Issa Kabore. Olympique Marsylia. Gold. 3 na 10. Nie wiem, czy to widać. Słabo mam tą kamerkę w telefonie. 3 na 10 w każdym razie. Ciekawa karta. Hot Rookie insert, mój drugi insert. Limitowany do 10. Już trafiłem kartę Breakthrough Rodrigo w pierwszym boksie swoim. Również do 10. Fajnie, fajnie, lecz nie jest to nadal autograf. Ale prawdopodobnie nie będzie w tym boksie autografu. Jak już jest niski limit jakiś, to tu raczej jedno drugie wyklucza. Breakthrough Armando Broja.
Tu mamy jakieś dwie dziwne karty. Czy się jedną dziwną. Niech to nie będzie Redemption kart. Bo się wkurzę. To jest Ilkay Gundogan. To jest Redemption kart. Score FIFA. Score Signatures. Frank Cassie. Czyli autograf Franka Cassie na karcie Redemption. Czyli Panini już nie daje autografów, tylko zdrabki. Nienawidzę tego. Mam obecnie w Panini bodajże dwie karty zawieszone w tym systemie Redemption, które czekam już na jedną blisko 2 lata. No nie, półtora roku. A na autograf Jerzego Dudka z Prisma 2022 czekam od grudnia lub jeszcze dalej. Jeszcze dalej. No. Od września. Czyli też troszkę. No jest autograf, no nie wiem. Nie wiem, czy się cieszyć, czy nie. No, autograf Franka Cassie. Card number 25, ale to jest karta bodajże bazowa, bez limitu. No, takie coś. Takie coś. Fajnie, fajnie, no niby autograf. Ale fizycznie ten autograf będzie u mnie nie wiadomo kiedy. Coś, czego nie lubię. Nie wiem, czy nie lepiej tę kartę sprzedać. Kupić jakiś autograf, który fizycznie będę miał. Hot Rookies Mateusz Nunes. Mimo wszystko, no, jest i karta limitowana do 10 Hot Rookies i autograf, no, czyli wszystko może się zdarzyć w tych boksach, co jest fajne. Breakthrough Kamavinga. Mam już takiego, ale to nie szkodzi. Mój syn Kubuś się ucieszy. Zbiera Real. Chłonie Real jak gąbka. Dobra, nie ma co. Hot Rookies. William Saliba. Czyli trzy karty Hot Rookies. Przeważnie do tej pory no, były dwie. Tu są już trzy. Z tego jedna jest do 10. No. Dobra. Kolejny saszet. No, insert. Score Team Tomasz Sołczek. Czy było w ogóle widać? Coś odwróconego. Pewnie Silver Swirl. W kolorach prawdopodobnie niemieckich. Score. Moukoko. Yusufa Moukoko. Kolejna odwrócona, więc pewnie znowu Silver Swirl. No został mi jeszcze jeden limit do wyjęcia. Chyba, że będą cztery, bo w którymś boksie zdarzyły mi się cztery właśnie. Trzy takie wyżej numerowane i jeden oprócz tego był gold. No tu już mam jeszcze autograf, więc no nie mam pojęcia, jaki zestaw mnie tu czeka. No ale to jest Silver Grealish. Widzę Grealisha. Twarz. Nie przepadam za gościem, no ale nie o to tu chodzi. Captain. To jest insert Captain.
Chyba żadnej rzeczy z tych insertów. Się trafia jeden na boks. Sergio Busquets. No i to jeszcze powtórka moja. Mam już Busquetsa. Moja czwarta karta tego typu i do tego już powtórka. Puli. Na koniec. Nie zdążyłem zobaczyć na szczęście. Silver. Marcos Llorente. Nielimitowany. Czwarty silver. Czwarty silver. Odwrócone coś. W kolorach Marsylii. Oby nie kolejny Alexis Sanchez. Pink. Dmitri Payet. 30/45. W wcześniejszym boksie trafiłem Alexisa Sancheza. 45. W limicie. O, jeszcze Marcelo. No i to już był komplet limitów. Na stole. Aczkolwiek nigdy nie wiadomo. To jest coś odwróconego. Bodajże będzie piąty swirl. Trent Alexander-Arnold Silver. No i dobra. Zobaczymy, czym mnie jeszcze zaskoczy ten boksik. Już mnie nie powinien zaskoczyć, ale... Ale już widzę, że jest karta zwrócona tyłem, więc... Jest zaskoczenie jakieś. Nie są szablonowe te boksy, to jest fajne. O, i mamy limit. Czwarty. Darwin Nunes? Nie, nie, nie. To jest, kto to jest? Ruben Neves. 12/65. No i dobra, no. Nie narzeka się na nadmiar limitów. Ale tak samo miałem w tym jednym boksie, gdzie też miałem kartę do 10, że były 4 limity. To jest tylko insert breakthrough. Jonas Hoffman. Powtórka moja. I ostatnia saszeta. Póki co będzie insert All Hands Team. Pierwszy. I ostatni. W tym boksie. Czyli insert Hot Rookies, ten był kosztem All Hands Team. Oblak, też chyba powtórka. No. Czyli tak by to wszystko wyglądało w tym boksie. Jak się podobał, to można pisać. Mi się dosyć podobał, jednak uczucia, jak to w przypadku każdego boksa, score mieszane. Mieszane uczucia. Mimo wszystko należy pamiętać, że nie jest to mega drogi produkt, a zawartość no naprawdę się zwraca. Recap. Hot Rookies. Saliba, Nunes, kapitan Busquets, score team Gundogan, Souček, Tonali, breakthrough Fati, Broha, Kamavinga, Hoffman.
All Hands Team, All Black. Karty Silver Swirl. Team Wea, Moukoko, Grealish, Llorente, Trent, Alexander, Arnold. Karty limitowane. Red Swirl do 65. Ruben Neves. Bronze Swirl do 55. Marcelo Brozovic. Pink Swirl do 45. Dmitri Payet. Piękna karta Gold Swirl do 10. Insert Hot Rookies. Issa Kabore z Marsylii. Gold Swirl, tak jak mówiłem, do 10. No i autograf. Jeśli można tak rzec. Karta Redemption. Frank Kessie. Kurczę, nie wiem, czy to będzie tu widać. Ciężko, słabo. No niemniej jednak jest to autograf. Ja widzę. Frank Kessie, Score Signatures, FIFA, program 2022. O, wiadomo, drapka, trzeba zdrapać, kod wpisać na stronie tam Panini Redemption, Panini America i czekać, aż łaskawie Panini wyśle autograf, co może trwać latami. Czyli to jest takie jednocześnie, że można powiedzieć, że mam autograf i go nie mam. No ale trafiłem taką kartę, mogę ją sprzedać, mogę ją zostawić, no prawdopodobnie jednak sobie zaryzykuję kolejny raz. Pogram w tą grę, z Panini w zdrapywanie i niewysyłanie, no zdrapię, poczekam. Może za przy okazji najbliższych mistrzostw świata ta karta do mnie dojdzie. No, nie mam autografu Franka Kessiego. Więc no mimo wszystko zdrapię i zaczekam. Tak to powinno być zatytułowane te karty. Scratch and Wait, tak to się powinno nazywać. Dobra, to na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że jeszcze coś pootwieram. Planuję zamówić sobie jeszcze może, jak zdążę, jak będą, jak trochę dozbieram funduszy, to jeszcze z jeden lub dwa boksiki pocisnę. Ale póki co, dzięki. To na tyle, na razie.